Witam Was z całego serca, Adam Miarka na kanale Żyjąc Każdym Słowem. Inspiracje z kuszenia Jezusa. Będziemy chcieli mówić o tym, co dobrego może wyniknąć z sytuacji, w których jesteśmy kuszeni. I będziemy chcieli inspirować się historią kuszenia Pana Jezusa. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Jest to coś dla mnie najbardziej niezwykłego w tej historii, że to nie diabeł prowadzi Pana Jezusa na pustynię, aby tam go kusić, ale to Duch Święty prowadzi Pana Jezusa na pustynię, aby go tam kusił diabeł. Ważne jest, abyśmy w naszym chrześcijańskim życiu byli pod ciągłym kierownictwem Ducha Świętego. Dlaczego Pan Jezus miał być prowadzony przez Ducha Świętego na pustkowie, bo to był czas jego przygotowania się do publicznego wystąpienia przed narodem Bożym, to był czas przygotowania tej już ostatniej prostej przygotowań do wystąpienia przed Izraelem jako mesjasz. I czytamy, a dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu, aż do dnia wystąpienia przed Izraelem. Ale to są słowa zapisane o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel również przygotowywał się do wystąpienia publicznego przed ludem Bożym na pustkowiu, tam, gdzie miał taką niezakłóconą niczym łączność z Bogiem. I taką łączność z Bogiem. Pan Jezus zachowywał nieustannie w ciągu swojej służby. Czytamy taki werset, między innymi, jest wiele takich przykładów, i stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. On potrzebował jako mesjasz, jako Bóg-Człowiek tutaj na ziemi takiej ciągłej łączności ze swoim ojcem. Potrzebował w wyciszeniu, właśnie bez hałasu tłumów, które go otaczały w tej służbie, mieć taką chwilę sam na sam ze swoim ojcem. Wracamy do kwestii kuszenia. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. Te ludzkie potrzeby obudziły się i szatan... Wtedy uznał, że to jest dobry moment, żeby zaatakować Jezusa, kiedy jest najsłabszy, kiedy ograniczenia jego ludzkiego ciała zaczynają dać, dawać znać o sobie. I nie wiem dokładnie, jak to było, ale być może szatan przyszedł do Pana Jezusa w pierwszym, jakby takim, rzucie, Przedstawiając się za anioła Bożego, który przyszedł Mu pomóc. Nie byłoby to dziwne, bo czytamy w drugim liście do Koryncjan o fałszywych nauczycielach, tacy bowiem są fałszywi apostołami, fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych i nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości, aby zdobyć czyjeś zaufanie. Szatan posługuje się podstępem. I nie byłbym zaskoczony, kiedyś będę chciał zapytać w Królestwie Bożym pana Jezusa, czy tak było, gdyby szatan, pojawiając się przed Jezusem w tym momencie, pojawił się wyglądając jak Anioł z nieba, który przyszedł mu ku pomocy. Coś jednak zdradziło go. I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. To słowo jeżeli jesteś synem Bożym, udowodnij coś. Jeżeli jesteś synem Bożym, to masz moc, aby zadbać o siebie, o swoje potrzeby. Jesteś tak głodny. Jeżeli jesteś synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Ale jest coś niezwykłego. W tym jeżeli jesteś Synem Bożym. My, kiedy jesteśmy kuszeni, musimy polegać na Słowie Bożym, i to jest jedna z największych lekcji skuszenia Pana Jezusa. Jest coś niezwykłego, co usłyszał Pan Jezus zanim udał się na pustynię. Zanim Pan Jezus udał się na pustynię, był ochrzczony. I czytamy, gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci Gołębicy i spoczął na nim. I tu rozległ się głos z nieba. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Pan Jezus Zanim poszedł na pustynię, otrzymał poświadczenie w czasie chrztu, że jest synem Bożym umiłowanym. On nie musiał tego nikomu udowadniać, zwłaszcza nie musiał tego udowadniać szatanowi. A on, odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To odpowiedź Pana Jezusa na kuszenie. Napisano. Słowo Boże ma moc, ale przyjrzyjmy się temu fragmentowi Starego Testamentu, z którego Pan Jezus zaczerpnął. Tą myśl napisano nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Co ciekawe, wszystkie trzy teksty, które Pan Jezus w czasie kuszenia przywołuje, pochodzą z piątej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Powtórzonego prawa, w której Bóg przypomina poprzez Mojżesza, nowemu pokoleniu Izraelitów, całą ich drogę duchową i ich duchowe dziedzictwo przypomina o Bożych zasadach. I czytamy w tym fragmencie, do którego nawiązuje Pan Jezus: zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Może to zabrzmi dziwnie, ale takie jest moje przekonanie, że Pan Jezus, zanim mógł rozpocząć publiczną działalność, musiał przejść pewną próbę, aby wykazać, że ma kwalifikacje do tego, aby być Mesjaszem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, powiedział Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Jezusa przychodzącego do chrztu. Baranek, który miał być składany w ofierze, musiał być bez skazy i zmazy. I Chrystus musiał być doskonały, aby móc być ofiarą za grzechy, musiał być więc kuszony, tak samo jak była kuszona Ewa i Adam w raju, i pod tymi samymi względami, i będziemy to jeszcze analizować, że tak właśnie było. Ale y, tą drogę, którą Bóg prowadzi, prowadził Pana Jezusa przez 40 dni po pustyni, to Duch Święty go na pustyni zaprowadził, tak jak 40 lat. Bóg prowadził Izraela. Oczywiście nie było wolą Bożą, aby oni 40 lat błąkali się po pustyni. To był skutek buntu, kiedy nie chcieli wejść do ziemi obiecanej, bo wystraszyli się mieszkańców Kanaanu na skutek tego sprawozdania dziesięciu zwiadowców, które było niekorzystne. Ale czytamy. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Dla mnie to jest piękne takie świadectwo polegania Chrystusa na swoim ojcu. Bo co atakuje tutaj szatan? Atakuje Chrystusa i próbuje Mu, tak ja to odbieram, powiedzieć popatrz, ty masz być Mesjaszem, ale jeżeli umrzesz tu z głodu na tej pustyni, to nie będziesz mógł być Mesjaszem, nie zbawisz ludzkości. Ty musisz coś zrobić w tej sprawie, musisz sprawić, żeby kamienie zamieniły się w chleb. Ty masz tą moc. Jeżeli jesteś Synem Bożym, możesz uratować się, aby móc spełnić misję, do której Bóg cię powołał brzmi bardzo tak sugestywnie, ale nie zapominajmy, że to Duch Święty zaprowadził Pana Jezusa na pustynię i skoro Duch Święty go tam zaprowadził, Duch Święty znajdzie sposób, aby nakarmić głodnego Chrystusa na pustyni. I do tego nawiązuje ten tekst: morzył Cię głodem, pozwalał Bóg, abyście doświadczali głodu na pustyni, tak było w dziejach Izraela. To samo doświadczenie przychodzi Chrystus tutaj. I tak jak Izrael staro. Testamentowy w tych doświadczeniach upadł. Chrystus przez te doświadczenia przechodzi zwycięstwo. Karmił Cię manną. Bóg zaprowadził Cię przez Ducha Świętego na pustynię, panie Jezu. I nie musisz się martwić o to, jak żywy wyjdziesz z tej pustyni. Bóg ma dla Ciebie misję i zadba o to, jeżeli potrzeba, nakarmi Cię manną. Nie musisz iść za potrzebami szatana. Nie musisz sam siebie ratować. W całym tym kuszeniu chodziło o poleganie we wszystkim na Bogu, i tutaj Chrystus zwyciężył. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół kolejny raz ta wątpliwość udowodnij, że jesteś Synem Bożym. I widzimy, że szatan zmienia tu swoją strategię widzi, że Chrystus odpowiada Słowem Bożym i również odpowiada Słowem Bożym. Ha! Skoro ty Słowem Bożym posługujesz się, ja też znam Słowo Boże, też będę posługiwał się Słowem Bożym. Napisano bowiem, aniołom swoim przykażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Ja też znam Biblię, też będę cytował Biblię na poparcie swoich kuszeń. Ale... Popatrzmy, co Pan Jezus odpowiada. Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Nie tylko to jest napisane, co Ty cytujesz napisane jest też coś innego. My musimy. Czytać całe Słowo Boże i wyciągać wnioski na podstawie całości nauki Pisma Świętego. Nie możemy wyrywać z kontekstu pewnych fragmentów i budować na tym zrozumienia duchowych prawd dla naszego chrześcijańskiego życia. Musimy czytać całe pismo. I Pan Jezus daje nam tutaj lekcję ze swojego kuszenia. Jeżeli coś jest napisane, to upewnij się, czy czytasz. Wszystko co na ten temat jest napisane, czy właściwie rozumiesz to, co jest napisane w danym fragmencie porównaj to z innymi fragmentami Słowa Bożego. Napisane jest również: nie będziesz kusił Pana Boga swego. Tutaj Pan Jezus cytuje fragment z Piątej Mojżeszowej, 6. rozdziału, od 14. wersetu. Nie pójdziecie za innymi bogami, to Boże wezwanie do Izraela, za bogami ludów, które są naokoło was, gdyż pośród ciebie jest Pan Bóg twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko tobie gniew Pana Boga twego, by cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Nie będziesz kusił Pana Boga swego, jak kusiliście go w masa. Co było charakterystycznego w tym kuszeniu Boga w masa, że powiedziane jest nie będziesz kusił Pana Boga swego i to cytuje pan Jezus, ale tekst szerszy kontekst mówi o kuszeniu jak kusiliście w masa? Przyjrzyjmy się, jak wyglądało to kuszenie w masa. Oto ja stanę przed Tobą na skale, tam na chorebie, a Ty uderz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Możesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie. Takie poddawanie wątpliwości, czy jest Pan pośród nas, czy nie, kiedy okoliczności wydają się niekorzystne, to chyba Pana nie ma z nami. Na tym polegało to kuszenie. Chrystus się temu prze przez przeciwstawił. Nie będziesz kusił Pana Boga swego, nie będziesz wystawiał go na próbę, jakbyś chciał wątpić w to, czy Bóg jest z tobą i jakby Bóg miał ci to w jakiś sposób udowodnić. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Tutaj widzimy, że szatan odkłada na bok słowo Boże, widzi, że cytując słowo Boże i wyrywając z kontekstu, nie jest w stanie zwyciężyć Pana Jezusa, apeluje do Pana Jezusa w inny sposób. I może nie być to takie oczywiste, intuicyjne, co szatan chce osiągnąć. Był swego czasu taki film, Ostatnie kuszenie Chrystusa. Ja wierzę, że ostatnim kuszeniem Chrystusa było to zejdź z krzyża, uniknij krzyża i zrealizuj plan zbawienia w jakiś inny sposób bez cierpienia, bez tej rozłąki rozdzierającej serce z Ojcem. I tutaj wierzę, że szatan proponuje Panu Jezusowi: Kochasz ludzi? Zależy Ci na nich? Popatrz. Oni wszyscy są moi. Adam z Ewą w raju oddali się w moje panowanie, ich potomkowie. Ja mam nad nimi kontrolę. Ja mogę ci dać ich, jak ci tak na nich zależy. Jedna rzecz, tylko jeden warunek: bez krzyża będziesz miał tych ludzi, zbawisz ich bez krzyża. Tylko jedna rzecz: upadnij i oddaj mi pokłon. W łatwy sposób zbawisz tych ludzi. Bez cierpienia, bez krzyża, tylko oddaj mi pokłon i upadnij. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatani, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. To jest fragment również z piątej księgi Mojżeszowej, szósty rozdział. A gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, którą Twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiąg dać Tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł dosyta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. Będziesz czcieje... Przejęty czcią dla pana, twojego Boga, i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. To jest ciekawe, że przed Izraelem było namalowana taka perspektywa. Wy bez trudu posiądziecie coś, nad czym się nie trudziliście. Bez trudu to otrzymacie, i tutaj Pan Jezus właśnie nawiązuje: Będziesz przejęty czcią dla Pana i jemu tylko służyć będziesz. Nie będziesz szedł na kompromisy, na łatwizne, uzyskania czegoś, na skróty. Zrób to Bożym sposobem. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie, prawdziwi aniołowie, przystąpili i służyli Mu. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. To, co jest przeciwieństwem Boga, jest przedstawione jako świat, jako rzeczy, które są atrakcyjne dla tego świata. I te trzy pokusy, właśnie porządliwość ciała, to pragnienie pożywienia to jest jedna z porządliwości ciała. Samo pragnienie pożywienia, odczuwanie głodu nie jest niczym złym, ale zaspokajanie potrzeb ciała, porządliwości ciała to jest jedna z pokus tego świata, porządliwości oczu i tego właśnie pod tym kątem kusił Chrystusa szatan: popatrz te wszystkie królestwa, tych wszystkich ludzi damci, pycha życia. Zobacz, niech wszyscy zobaczą, że Ty jesteś Mesjaszem, rzuć się, oni zobaczą, o, ze świątyni ktoś skoczył, o, i aniołowie Go sprowadzili na dół, to jest ten Mesjasz, my w Niego uwierzymy. Bycie Mesjaszem, na skróty, przez podpowiedzi kuszenia szatana, Chrystus nie poszedł tą drogą. I to jest inspiracja dla nas, abyśmy tą drogą nie szli. Inspiracje skuszenia Jezusa. Każdy z naśladowców Jezusa jest kuszony, skoro był kuszony nasz Pan. To coś, co możemy wyciągnąć z tej historii do naszego praktycznego chrześcijańskiego życia. Gdy Duch Święty nas prowadzi, Bóg bierze odpowiedzialność za skutki tego, co się stanie w naszym życiu, nie musimy się martwić. Nie musimy niczego udowadniać szatanowi. Ani też ludziom inspirowanym przez szatana. Warto napełnić swój umysł słowem Bożym. Chrystus zapamiętał te wszystkie teksty, którymi się posługiwał. Wierzę, że pamiętał yy, ich kontekst również. Musimy brać pod uwagę całość nauk pisma świętego. Dlatego, że przeciwnicy Boży również posługują się wyrwanymi z kontekstu fragmentami słowa Bożego. Każde kuszenie jest czasowe i jeśli przetrwamy, pokusa odejdzie, a my doświadczymy pomocy z nieba, to jest coś pięknego w tej historii, kiedy dokończyło się kuszenie, szatan odstąpił, aniołowie przystąpili i pomagali Chrystusowi. Nasze zwycięstwo jest w zwycięstwie Chrystusa i chwała niech będzie Mu za to. Wkrótce będzie chciał podzielić się z Wami takim studium, kim są Synowie Boży. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji kanału Żyjąc Każdym Słowem. Staram się nie rzadziej niż co dwa tygodnie przedstawiać nowe rozważanie słowa. Polecam poniższe filmy. Niech Pan Bóg Was obficie błogosławi. Waszych rozważaniach Słowa Bożego. Amen.